to let's go, proszę państwa. Yes, yes. Dobra. Proszę państwa, odcinek drugi. Moment prawdy. Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Ojej. Wydawać by się mogło, że nasz program składa się tylko z kilku pytań. Ściszyłem, prawda, ściszyłem. Nie zawsze. A gdzie hotel Kajzera? Pytania, które dziś tu padnie, odpowiedź napisało życie. Widzowie. Każda odpowiedź ma swoją prawdziwą historię. Jo. Trzeba nie lada odwagi, żeby się nią podzielić publicznie. Ale... Każdy z uczestników naszego programu, wchodząc do naszego studia, wybiera złoto. Grażyna Pilarek ma 25 lat. Studiuje w Wyższej Szkole Psychologii we Wrocławiu i zajmuje się wychowaniem córeczki Aleksandry. Jaka buba? Egzotyczne podróże oraz długie wieczorne na każdą Grażyna. Mówisz buba? Mówi o sobie, że nie ma dla niej tematów tabu. Nawet tam chłopaki powiem buba. Sprawdziliśmy to, poddając ją badaniu z użyciem wykrywacza kłamstw. Analiza zapisów wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Powitajmy w studiu Grażynę Pilarek. Witamy Grażyno! Siemano Grazia! Witamy Grażyno. Ja stresuję się multi. Co? Stresuję się nadchodzącymi dniami. Wzięcia udziału w naszym programie. Co? Stresujesz się nadchodzącymi dniami. Tak, bardzo. Jest to, myślę, kolejne wyzwanie w moim życiu. Coś ciekawego. Ja lubię, kiedy dużo się dzieje. Pieniądze czy chęć sprawdzenia siebie? Dzisiaj nie mam tych pieniędzy i jakoś żyję, więc... A jeżeli uda się coś wygrać przy okazji, to na pewno... Ścisz będzie... to Morka, nie słuchaj, kurwa, on ma po prostu taki chujowy mikrofon, kurwa. Kurwa, jak mam chujowy mikrofon? No, stary, mam cię na 130, kurwa, i cię chuja. Daj mi na 200, halo, halo. No, teraz jest git. Fajnie. No, ale wiesz, że mogą być teraz trudne nie pytania, pytania, które mogą być trudne dla ciebie i twoich bliskich. Spodziewam się tego. Jesteś na to przygotowana? Myślę, że tak. Czy sądzisz, że oni też? Mam nadzieję. Poznajmy w takim razie twoich bliskich. Krzysztof Pilarek, jestem... Jestem kim? Dajcie mu dokończyć. Dajcie mu dokończyć. Jestem mężem Grażyny. Dorota, jestem siostrą. Witamy siostrę. Ania, przyjaciółka Grażyny. Witamy Anię. Program składa się z 6 etapów. Na początek 6 pytań, 5000 zł do wygrania, potem za każdym razem o jedno pytanie mniej. Pytania oczywiście będą coraz trudniejsze, za to będzie coraz więcej pieniędzy. 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy. Nieźle. Dojdziesz do tego etapu, w którym zadam ci to jedno pytanie za 250? Chciałabym. O, a... Nie boisz się tego? A tobie co, kurwa? Wykałaczkę mi się złamało. Co? Czy jesteś gotowa, żeby rozpocząć? Wykołaczka mi już kamieni zębami, nie mogę, złamałaś, nie mogę wyciągnąć. Rozpoczynamy pierwszy etap gry, w tym etapie 6 pytań. Dobra, cicho, pierwsze pytanie. Czy jesteś osobą tolerancyjną? O. Tak. Potrafisz ludziom wybaczać? Czasami przychodzi mi to trudno, bo jestem osobą pamiętliwą, natomiast tolerancyjną na pewno. Łatwo zrażasz się do ludzi? Musi mi ktoś rzeczywiście... Ej, też macie wrażenie, że my to oglądaliśmy? Czy nie oglądaliśmy? Nie, ale nie oglądaliśmy tego chyba. Wydaje mi się, że po prostu u kogoś innego ktoś oglądał, kurwa, i dlatego myślimy, że oglądaliśmy. Zejść za skórę. Ja to oglądałem. Pierwsze pytanie. Czy to prawda, że swojego tureckiego chłopaka zostawiłaś tylko dlatego, że chrapał? Czy kiedy dałaś od swojego... Aby na pewno. Czy to prawda, że swojego tureckiego chłopaka zostawiłaś tylko dlatego, że chrapał? Tak. Co? Tak, ja odpowiedź. Bo nie więcej pytań chyba o tym chłopaku. Prawda. Zobaczymy, czy jest tolerancyjne. Ale to jest ten turecki chłopak? Tolerancja ma swoje granice. Powiem względem chrapania. Nie no, jebana powiedział mu, wypierdalasz, kurwa, bo chrapiesz mnie, wkurwiasz. Bezsilna, że po prostu chce mi się płakać, tupać i w ogóle, więc to było tragiczne doświadczenie. Krzysiek, rozumiem, że ty nie należysz do osób chrapiących. Raczej nie, bo inaczej... Ale samym chrapaniem coś na rzecz musiało być. Nie no, tylko chrapał. Czym cię zauroczył? Chrapał i nie ruchał. Jest dojrzałym człowiekiem.
Rafał podczas ruchania. Zasadami. Czy słyszy mnie Piotr? Jakoś tak nie słyszy. W wielu kwestiach bardzo jesteśmy zbieżni i naprawdę znajdujemy wspólny język. Mhm. Rozmawiamy na każdy temat i to, co cenię. Co w nim najbardziej cenisz? Szczerość. Drugie pytanie. Ja szczery? Zobaczymy, czy ona będzie czy szczera. Czy związałabyś się z mężczyzną, który nie ma pieniędzy? Oj. Nie. Nie. Ta odpowiedź to... Siema, Vegeta. No cóż. Nie, i żegnam, kurwa. Prawda. No ale to jest akurat oczywiste pytanie, tak? Czy chcesz coś do tego dodać? Ty byś się potem kurwa... jakiś widok. No, bez kitu. Powiem... Znaczy widok, nie musi mieć pieniędzy, a niech przynajmniej kurwa robi coś, nie? Dobrobyt materialny nie rób, kurwa. Jest bardzo istotną kwestią w życiu, wydaje mi się, każdego człowieka. I to pozwala na to, żeby ludzie rzeczywiście mogli budować szczęście, bo nie uważam, że pieniądze są najważniejsze, ale są ważne w życiu. Też tak sądzisz? To jest dobra, prawda. Tak. O, widzisz? Wiedziałeś, że... Twoja żona ma takie poglądy? Ciekawe, czy jest jakaś typiana, co ma fetysz żula. Jest, nie wiem, o czym ty mówisz, stary. Właśnie takie odpowiedzi. O, dobre pytanie. Raczej dobrą, chociaż z moimi mankamentami. Zuza? Ja nie jestem żulem, kurwa, spierdalać. Dobrze, nie będę cię o to pytał. Za to... Ja mam taki fetysz. Aha, no to nieźle. Czy zdarzyło ci się wyrzucić jakąś część garderoby? Tylko dlatego, że nie chciało ci się jej wyprać. Ja tak robię ciągle, jak mam na przykład jakąś koszulkę upierdoloną, to wypierdalam za okno i zamawiam nową, nie? Bo na chuj mam się męczyć, kurwa, człowieku. Uja. KDW, dzięki za Prima. Żartuję oczywiście. Maja Staśko, żartowałem. Jak coś. Tak. Ta odpowiedź to... Afera gaciowa. Wyjebałem widzowie te gacie. Prawda. Dziurawe. No nieźle. Odjebało jej, kurwa. Musi być obrzydliwie bogata ta żona chyba. Rozrzutna tak odpierdala. No kurwa, ale wyrzucanie obstranych gaci, no to... Bielizna. No obstraną gaci, no to... Do kosza. Zamiast prania? Zamiast prania. Pytanie czwarte. Czy okłamujesz męża co do kwot, które wydajesz na ubranka dla córki, aby resztę zachować dla siebie? O kurwa. O kurwa. O kurwa. Nudne to, kurwa, to jest, ty jesteś, ja pierdolę, masz perma, ty debilu jebany. Najpierw piszesz, dobrze. Ej, my to oglądaliśmy, kurwa, oglądałeś to, a później piszesz tak, nudne to, wypierdalaj, kurwa, wkurwiasz mnie będziesz, dobrze, ja pierdolę. I ciągle spamuję tym samym, nie? Kurwa, no nie wytrzymam zaraz. Tak. O, oszukuję swojego męża. Ta odpowiedź to. Ja pierdolę. Miraj, dzięki za Prima. Prawda. Rezi to oglądał? A, to wszystko ma... Wszystko... Dużo można w ten sposób dorobić. No, na waciki nie, że zostaje. Zapierdala pieniądze mu. To są drobiazgi, czy to są rzeczy ważne dla ciebie? To trudno powiedzieć, ale mówi zawsze, że nie ma pieniędzy. Co? Krzysztof, czy jesteś osobą spokojną, zrównoważoną? A do czasu. O kurwa. Czy bywasz porywczy? Mniemam takie. Do jest. Czasu. Czyli co, spokojnie, nie ale jak wkurwiaj go. Nie wkurwiaj go. Piąte pytanie. Czy czujesz satysfakcję, gdy uda ci się doprowadzić męża do granic jego wytrzymałości? Kurwa. Nie, kurwa. Tak. A później się dziwi, że chodzi z podbitym okiem, kurwa. On to nie tak, klasa. Fantastycznie. Ta odpowiedź to... Klasa. Klasa, fantastycznie. Ja pierdolę, nie? Prawda. To jest chore trochę. No, to jest pojebane, stary, dla mnie akurat. Może jeśli masz satysfakcję z tego, że kogoś doprowadzasz do kurwa. Ale tam chuj, że kogoś, ale swojego partnera, stary. No właśnie. Którą kochasz, kurwa, nie? Rezi będzie w następnym odcinku. Jeśli nie chcielibyście usłyszeć Delir, dziękuję za 3 miesiące. Nie wystarczy.
przycisnąć. Dobra, przyciśnij sekundę. Gwarantuję ci pierwszą wygraną, czyli 5000 zł. Pytanie szóste. Czy masz żal do siostry o to, że po śmierci mamy wszystkie obowiązki spadły na ciebie? O! Grafson, tak. Dzięki bardzo. Mleczysz, dzięki. Ma, mam pytanie o masz czy nie masz? Ziomka. Ja? Tak, czy ty masz, kurwa, debilu? Masz żal, czy nie? Zgadasz dom. Oj! Co? Oj, oj, oj. Już? Od razu? Na 5000? Ale, kurwa... Nie ma tego chwilowe pytania. Pan. Ja pierdolę, ale się zwysrali, kurwa. Ja pierdolę, nie. Siostra, zdecydowałeś się na przycisk? Tak. Więcej nie będzie takiej możliwości, wiesz o tym. Tak. Stary Chris, dzięki za 13 miesięcy! Nie chciałaś słyszeć odpowiedzi. Nie chciałam usłyszeć takiej prawdy. Domyślam się jej, ale nie chciałam jej usłyszeć na głos. Owianek, dobrze. Dzięki bardzo. Spierdoliła, nie? Spierdoliła jej totalnie tą szansę. Tego oj, tam będą dużo gorsze, no po co? Usłyszysz inne? Jebnięta, kurwa. Tak szczerze. Chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie szóste. Czy uważasz, że gdyby twoja mama żyła, byłabyś inną osobą? Tak. Tak, eksterminowałabym swoją siostrę. Odpowiedź to. Ja w grze oczywiście komputerowej. Była już reakcja na nowe tak było. Skutego Boba i ją unkleoś. Prawda. Tak, wyjebałabym swoją siostrę, kurwa, ze swojego życia. To kurwa. Dlaczego? To przykre doświadczenie, które na pewno zmienia człowieka i na pewno sprawia, że jest bardziej twardy. Mhm. Kim była twoja mama dla ciebie? Lubię placki. Przyjacielem. Lubisz placki? Damn, Sadek. Jestem. Ikson, dzięki za Prima. Na tamtym etapie życia na pewno. Dzisiaj nie wiem, o, tu coś grubszego jest. Nasze relacje, myślisz? Ale... No, ta siostra tak na nią patrzy. Wtedy było mi bardzo ciężko. A przecież dobrze mówi, no śmierć zmienia wiele to rzeczy. To było pytanie. Siema, Jomenik. No, tak, zaskoczona ta siostra jest. No. Mówiłaś prawdę i tylko prawdę. Masz 5000 zł. Congratulations! Congratulations! Czy chcesz grać dalej? Tak. W drugim etapie usłyszysz 5 pytań. To będą pytania trudniejsze. Nie ma bezpiecznika. Ten bezpiecznik został już wykorzystany. Ale zjebały, ja pierdolę. Nie odpowiesz na pytanie. Skłamiesz. Wzięły, kurwa, wzięła, kurwa, wpierdoliła przycisk na pierwszym tym etapie. Jak długo jesteście małżeństwem? Kameralnie. Co kameralnie? Ich ślub był kameralny. A. Myślę, że nie tak jak każda nie kobieta upuszczne. Wyobraża sobie swój ślub. O kurwa. Czyli ona... Czy masz żal do swojego męża o to, że nie zaprosiliście rodziny na ślub? No pewnie tak. Fresh fryzurka mistrzu. Oglądam przy tak. Obiadku dzięki. Z rodzinka. Cieplutko pozdrawiam. Pozdro. Ta odpowiedź to... No i chuj. Masturbinio, dzięki za 4 miesiące. Prawda. Damn. Czemu nie zaprosiła? No pewnie mąż wymusił może, że nie chciał czy coś. Nie wiedziałem. Dlaczego tak się stało? Ja... Let's go! Myślę, że jestem nie bardzo przekonany do tych wszystkich ceremonii. Na scenę w Bielsku. I może dlatego tak... Jak to kurwa wyglądało? Mieliście zupełnie inne wyobrażenia. Junior, około pierwszej. Den 27, dzięki tak za 2 miesiące. Tak. Małżeństwem jesteście od roku, troszkę więcej. Patrzycie sobie czasem w oczy? Bardzo często. Jaki kolor oczu ma Krzysztof? Niebieskie. Wow. Zrobisz Grażyna? Z koncertu jak kiedyś? Pytanie może, ósme. Ale nie teraz. Czy zdarza się, że kłamiesz swojemu mężowi prosto w oczy? O kurwa, ale się podłożyli, no nie no kurwa. Masz takie piękne oczy, a i tak cię fuja robię. Podłożyli, kurwa. Tak.
No i... O, no tak. Jaka to? O, no i tyle, nie. Czegoś jeszcze dowiem. Tak, no i... Klasyczek, nie? Tak. O, tak, no i super, fantastycznie. Mogę dodać dopiero tak, korok, kurwa. Oj, a kto nie kłamie? Najmłodszy Sizer, dziękuję za 4 miesiące. Pewnie są tacy ludzie. A tam. A to są ważne rzeczy, czy drobiazgi, czy takie, o których nie pamiętam? Na pewno nieistotne. Na przykład, ile wydałam na ubranka. No tak, zawsze mało. Chcesz grać dalej? Tak. Lecimy. Przed zadaniem każdego pytania przeze mnie. Zawsze mało. Możesz zrezygnować. W tej chwili masz 5000. Możemy zakończyć ten program. 5000 jest twoje. Okay. Gramy. Pytanie 9. Czy często zdarza się, że seksem zastępujesz słowo przepraszam? Ja pierdolę. Wyrazy mojego kurwa skruchy. Tutaj masz, otrzymujesz moją cipę. Tak. Ta odpowiedź to... To co, oni się kurwa dupią tylko jak kurwa... ona chce przeprosić kurwa? Normalnie co nie ma okazji kurwa? Czy co, bo nie wiem kurwa. Przegapiłem. Przegapiłeś, stary, to było pytanie, czy słowo przepraszam zastępuje seksem. Ale oprócz przepraszam jest nie poszłabym kilka na innych ważnych koncert, słów. Ale będzie jeszcze ten! Jak sobie z tym radzisz? Nie mam będzie zapytań, jeszcze okazja. Czasem jest łatwiej coś zrobić niż powiedzieć? No tak, jak jest, bez kity, jak jest zgoda, to oni się nie ruchają, nie? I tylko stary, jak się... Osób, które chciałabyś przeprosić? Ja pierdolę, nie? Przejebane. Nie. Pytanie 10. O kurwa. Czy chciałabyś wziąć udział w zbiorowym seksie? Ja pierdolę. A ty multi? Nie. Karażająca myśl, kurwa. Bałbym się, stary... Ja bym się bał, żebym był najmniejszym, kurwa, dickiem w tej całej imprezie. Co ty mówisz, kurwa? No nie wiem, kurwa. Ja to, stary, myślałem bardziej... Ja wchodzę na imprezę, a tam każdy ma taką petardę metrową, a ja taki, kurwa, stoję. No chłopie, ja bym przerażony, kurwa, był. Maremie, dzięki za 8 miesięcy. Oczywiście nie mówię, że jest coś nie tak, ale a, wiesz... No rozumiem. Mam sporo petardy, tylko chodzi o to, że byłby jeszcze większe niż moje. Tak. Ja... Ona chce i chuj. Odpowiedź to... O kurwa. Prawda. Ja pierdolę, krzyku w szoku. O kurwa. Nasza publiczność przyjęła twoją odpowiedź z dużym rozbawieniem, bym powiedział. Wybierz mnie, kurwa, tam nas chłopa tym. Bierz nie, mnie. No, może to były brawa nie, za odwagę. Nie no, Zuza, co ty piszesz, kurwa? Co napiszesz, stary? Krzysztof, ja mam nadzieję, nie, bo po seksie z Michałem już się czuję. Agrażenie mówię, masz ja mieście w tej głowy. Nie czytam tej wiadomości. Okej, tak to potraktujmy. Przed tobą... Ale to dobrze, to komplement. Etapu. Pytanie 11. Chcesz je usłyszeć? Tak. Jesteście ponad rok małżeństwem. Kurwa, czemu ciągle ktoś pyta, jakie było pytanie? To kurwa, słuchajcie! Jakie było pytanie? Chyba nie. Dzięki, tak Batman, uważasz? Za 100 zł. Witam się, Batman! Czy znaczy nie? Dzięki za 100 zł. Pytanie 11. Czy uważasz, że romans działa odświeżająco na związek małżeński? The fuck? A kurwa. Co? Co kurwa za pytanie w ogóle, ty? Czemu ona się uśmiecha? Bo jebała na boku. Co? Yeah! Ta odpowiedź to... Zdylowe ciekawostki sakra. Lisa Simpson, dzięki za 5. Czasami jak się im nudzi, to kurwa szybki zbiorowy i żeby kochamy za powrotem. Ja pierdolę. Straszne. Tak to traktuję.
11 pytanie jest za tobą. 11 razy powiedziałaś prawdę. Na twoim koncie 15 tysięcy. XSM 776, dzięki za prima. Bogers! Przed tobą etap trzeci. Cztery pytania w trzecim etapie. Czy jesteś pewna, że chcesz grać dalej? Tak. Krzysztof, twoja opinia? Opinia eksperta. Granice wytrzymałości. Nie gra. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Dorota? Jestem za. I Ania? Co na... Nie gra. Co ona się tak kurwa cieszy, stary? Przypominam, że dobry, przycisk bezpieczeństwa został wykorzystany. Dzięki, pozdro. Jeśli zaczniemy ten etap... Co się tak, co się tak kurwa cieszy, stary? Leżyna nie wycofa się przed kolejnym pytaniem. Możecie dowiedzieć się dużo, czasami być może... Będzie przepraszane po programie? Jesteście ta. Za? Wielkim kurwa trójkątem. Ja ona tak siedzi w formie. Gramy. Krzychu wygrał trójkąt i rozwój w pakiecie ESA. Romans działa, czy stwierdziłaś, że romans działa odświeżająco na małżeństwo? Czy może działać? To prawda. Potwierdziło to badanie na wariografię. Oho. O, czy wierzysz w miłość? Tak. Następne pytanie, czy zdradziłaś męża? 12. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że twój mąż jest z tobą jedynie z powodu dziecka? O kurwa. Pan Orion, dzięki za 9 miesięcy. Tak. Ja pierdolę. Ta odpowiedź to... Jak mogła tak pomyśleć? Nie ma tak dziecko trzymające wszystko, kurwa. Co? Kupię. Jebany, kurwa, super przejdę. Glue. Prawda. Trzymaj. Piłeczka po twojej stronie. Jestem zdziwiony. Może po prostu nie dość wyraźnie dałeś znać. Będę musiał nad tym popracować, bo uważam, że oj, Krzychu. Tak nie jest. No nieźle, Krzychu. Ale Grażyna miała wątpliwości. Kurwa, ale się zajebałem koksem. Chyba będę musiał sobie zwalić konia, żeby się uspokoić. Jot. Przepraszam za ćpunu. Skąd wzięły się twoje wątpliwości? No kurwa, głupia. Być może powiedzą nam o tym jakieś Smoc następne fujne. Pytania. Arek HQ, dzięki za 3 miesiące. Być może. Tylko ty tym krótkim stylem cały harmonogram już rozjebałeś. Czy pamiętasz liczbę wszystkich swoich partnerów seksualnych? O kurwa. O kurwa! O kurwa. Tak, przestałem liczyć przy 30. Nie. O kurwa. Ja pierdolę, nie? Ta odpowiedź to... Ja... No tak, dalej liczę. Kurwa, to ile ona miała tych partnerów, że ona nie pamięta? Ja... Ona tak, kurwa... Prawda. Ja... Czy to był okres, w którym poszukiwałaś siebie, partnera, swojego miejsca? Nie. Ja to był okres studiów, szaleństw. Dofa. Nigdy nie było przypadkowego seksu. Natomiast nie były to, nie byli to na tyle istotni partnerzy, żeby... Sadek Krzychu, chłop musi nogą się wpierdalać teraz pewnie. This guy's shop, dziękuję bardzo za 11 miesięcy. Tak to rozumiem. Ja pierdolę. Tak. Multi obczaj sobie. Widziałem już kiedyś. Znalazłeś. Ale na streamie tego chyba za bardzo nie można, wiesz? Pytanie 14. Chcesz je usłyszeć? Tak. Czy uważasz, że każda mężatka powinna mieć kochanka? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja
Let's go. O tak. Chuj chodzi. Ty, ale jak można tak w ogóle pomyśleć, stary? W sensie, jaki proces w bani zachodzi, że uważasz, że tak, że powinna mieć, każda mężarka powinna mieć kochanka. Ja pier... ale... Co ona pierdoli w ogóle, ty? Ona za szkłem, kurwa, trzyma jak taki jakiś, bij w razie tego. Bij szybkę w razie tego, nie wiem, stary, bo... ale jak kurwa... Jak można takim czymś być w związku? Pojebane. Prawda. Też tak sądzisz? Jeszcze ma taki wkurwiający wyraz twarzy, nie? Taki kurwa... A ona jest dumna z siebie, ona... To co mówi, to jest normalne no, według mnie, nie? To jest... No, tak, kurwa, no. Mhm. Tak, kurwa, głową, ona tak głową, stary, powoli tak rusza, tak... Tak, w lewo, w prawo, kurwa. Krzychu, idź się John Krewetka, kurwa, dziękuję bardzo za 3 miesiące. Nie. Jestem zaskoczony. Kurwa. Skąd... taka myśl? Skoro uważam, że romans odświeża związek, to... To jest konsekwencja. Ja. On jest w szoku, nie? Ej, szkoda mi, szkoda gościa. Ja pierdolę. Ja po prostu nie wierzę w monogamię. Pytanie 15. O chuj mu dupę zawartasz jakimś, kurwa. Na chuj, kurwa, czemu wcześniej nie mogłaś powiedzieć, debilko jebana? Zanim dzieciaka zrobiliście. Czy jesteś przekonana o tym, że będziesz ze swoim mężem do końca życia? O ja. O kurwa. Jot Sajna, dzięki bardzo. Tak. Wyjebie się. Wyjebie się. Ta odpowiedź to... Wypierdoli się, wypierdoli się, oj, chuj, wypierdoli się jak chuj. Kłamstwo. Chyba, że jeszcze ma resztki, kurwa, honoru, nie? Prawda. O! Uff, kurwa. Czemu bijecie brawo, kurwa? Sama powiedziała, że ma kochanków na boku, ja, że odświeża. Nie wiem, może ona myśli, stary, że jednak do końca życia będzie, bo wreszcie on... Krzysztof pojawił się. Bo on po prostu, stary, jest taki, że nie odejdzie, nie? Też cię kocham. Masakra. To on gada. Czemu on mówi, że też ją kocha, jak ona nie powiedziała tego nawet? Wszystko to jakoś strasznie skomplikowane, Kondzio, dziękuję za 14 miesięcy. Gdzie długie dary skróciłem? Z tego, co dzisiaj tutaj usłyszałem, to zacznę chyba inaczej się zastanawiać nad całokształtem życia. A może po prostu... Gdzie dredy, no kurwa. Wszystko musi mieć swoje granice. Na pewno tak. Nie wiem, mogłam mu po prostu powiedzieć na początku, że nie wierzy tam w monogamię, kurwa. I nie no kręcić tak. Dzieciaka, kurwa. No to by mieli otwarty związek i by tam się dupczyli z kim tam chcą, kurwa, nie? O, stary dzieciaka, kurwa, i chuj. Trzeci etap. 30 tysięcy należy do ciebie. Tyle wygrałeś. Brawo. Nie było łatwo. Twoi bliscy, twój mąż, dowiedział się sporo rzeczy, o których nie miał pojęcia. Teraz bardzo ważne pytanie. Czy chcesz, żeby dowiedział się jeszcze więcej? Lecimy! Ale to było szonisko. Aniu, wystarczy? Wystarczy tej spowiedzi, prawdziwej jak do tej pory. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? Jebana podkręca. Podkręcaczki, myślę, nie? Czemu wszystkie przyjaciółki są takie, osobą, kurwa, podkręcaczki? Że dlaczego? Spokojnie może iść dalej. Dlaczego nie prawdy, jak dlaczego jest wszystkie, taki, kurwa, jest, pan takie, będzie... Dlaczego wszystkie koleżanki są takie podkręcaczki, nie? Nie masz dosyć? Troszkę mam, ale... myślę, że... nie po to też tu przyszła. Kondzio, dziękuję za 14 miesięcy. A, już dziękowałem sobie. Krzysztof. Na razie ty jesteś tu głównym bohaterem. Przepraszam? Niech tak pozostanie. Zdrowie. Ja powiem, że dowiaduję się tutaj bardzo wielu nowych rzeczy i ja zdecydowanie chciałbym się dowiedzieć, bo te pytania idą w jakimś tam kierunku z tego, co tutaj widzę i chciałbym się dowiedzieć jeszcze. Szanuję za to, Krzysztofa, mam szanuję nadzieję, za to. No, ja też. Dowiedz się i stwierdalaj. Pomogą nam. Pomogą nam, kurwa. Może w życiu, aby było jeszcze lepiej. Tak. A nie boisz się, że mogą zaszkodzić? Boję się. Hopy! Grażyna, ty decydujesz.
A bo ona ma na Grażyna na imię! Moja mama, moja mama tak na imię ma. A, przepraszam. Nic nie mówię. No właśnie, kurwa, zastanów się jeszcze raz. Do wygrania. Przepraszam, to był taki tylko żarcik. Złotych. W tej chwili masz 30. Dzień dziecka, dziękuję za Prima. Pogratuluję ci. Dostaniesz 30 tysięcy złotych. Kończymy program. Możesz zagrać za 75 tysięcy. Poproszę cię o szczere odpowiedzi na 3 pytania. Gramy. Co, niezręcznie się zrobiło, co? Siedzisz tam, kurwa. Nic, no stary, siedzę sobie i się drew, mnie. Kurwa, na głowę zdrowa. Rozpoczynamy etap czwarty. 3 pytania. Pytanie 16. Było tak, jak mówił tata. Czy przyznałabyś się mężowi do zdrowia? O nie. Kurwa. Się dołączył, łach, Grażynka. O kurwa. Ona do tak. Do tej pory tego nie ona zrobiłem. Tak. Nie. No tak, a czy zdradziłeś męża? Nie! Fałsz! Duzy siusia pod mocnym. Czas, jakby on tak porobił, kurwa? Dieter tak. Co? Co ona powiedziała? Żeby się przyznała, ja, tak? Tak, 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 żeby się przyznała. Dieter, doktor Hudzinski, dzięki za Prima. Przyznałaby się. Prawda. No tak, tak, już to zrobiła. Teraz to zrobi. Przyznałaby się do zdrady? Przy następnym pytaniu to zrobi. Prawda. Ale nie, to nie chodzi, że... Następne pytanie będzie o zdradę. To było teoretyczne pytanie. Co by było, gdyby? Nie, nie. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Oj. Już doszło. Czy chcesz grać dalej? Tak. Oj. Oj, 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 oj. Czy to prawda, że w twoim życiu nie było mężczyzny, którego byś nie zdradził? Oj, oj, oj. I następne pytanie, czy jest nim Krzysztof? O kurwa. Dziadu, dzięki za Prima. Tak. Oj, oj, oj. Ta odpowiedź to... Ja pierdolę. Czyli go zdradziła, tak? No, 18 pytanie będzie ten. Chciałabyś to skomentować? Czy Krzycha zdradziła? Coś powiedzieć, czy chcesz, żeby zostało na tym jednym słowie? To chyba nie wymaga komentarza. Może Krzysztof by oczekiwał? Oczekujesz? Oczekuję. Dobra, Jabba the Hutt, dawaj, gadaj. Czemu Jabba the Hutt? Porozmawiamy w domu. Chyba cię nie pojebało, masz wstępu do kurwa. Domu, kurwa, już. Chyba cię pojebało, kurwa. Tak chyba będzie najlepiej. Chyba cię pojebało, kurwa. Tak. Gadaj, kurwo. Za chwilę usłyszysz. To aktor. Ostatnie pytanie w tej rundzie. Czy chcesz je usłyszeć? No tak, ty kurwo nie masz już domu. Tak, proszę. Będzie go próbowała przeprosić pytanie seksem. 18. Debilka. Czy to prawda, że zażądałaś od swojego żonatego kochanka pieniędzy za milczenie? What? What? Skąd oni to kurwa wiedzą, stary? Od jednego? Tak. Ta odpowiedź to... Ja pierdolę! Zemleje, on zemleje zaraz. Co jest kurwa grane, człowieku? Jak się ropucha się kurwa nadeła. Prawda. To było ostatnie pytanie w tym etapie. Tę rundę zakończyliśmy, ale chciałem cię zapytać, czy chcesz coś... Tak, już sprawdzam. Był czas w moim życiu, kiedy byłam... Kurwą. Bardzo dużą intrygantką i... No? Zdarzyły mi się rzeczy, których dzisiaj żałuję. Jest ich niewiele, ale ta na pewno należy do nich. Ale zdrada męża było? Nie żałuję w chuj. Kiedy to było? Pytanie. 2 tygodnie temu. Przed program. To było dobrych parę lat temu. Parę lat Myślę, temu. Że był to okres... kiedy Szkoła, byłam... studia?
studia? Chyba to było na studiach, tak. Skłamała. Skłamała, że to było dobrze. Na studiach. Jak chuj. Bo tak kurwa się zastanowiła i... Wiadomość radosna jest taka, że... Kłamstwa, chuj, nie. Brawo, brawo. Jążek. Nie wiem, Michaś. Ty, a może kurwa oni w Beskitu od tej przyjaciółeczki kurwa biorą te pytania, czy coś, stary, albo o tym, ale... nie wiem, stary, bo skąd oni by mieli wiedzieć o tym, kurwa? To są pytania chyba od osób bliskich, wiesz? Możliwe, jakby no. Jakby cały te kwestionariusz został robiony. Beskitu, może. Się wydaje. Się mówi kwestionariusz, to się trochę powiedziałem, nie wiem. Dotyczące tego, czy może chcesz... Ona musiała opowiadać dalej o swoim życiu, no ale nie musiała przecież tego mówić, kurwa, bo skąd by wiedzieli, nie? Że coś się damy zdarzyło dalej w jej życiu. Może zróbmy tak. Zrobimy małą przerwę techniczną. Oho. I będziemy kontynuować. Słuchamy, co mówisz, powiem. Będą te. Będą rozmowy. Będą rozmowy. Podsłuch. Podsłuch będzie. Tak, ja chętnie. Tak, bardzo, dziękuję. O, dziękujemy ślicznie. Ty idziesz, kurwa. I wyobraź sobie, że ich dzieciak oglada to, jak dorośli poznają, dlaczego nie starzy już nie są razem i te. Krzyżania nie będą łatwe. No nie. Ale wiesz, że to wszystko było. Nie szkodzi. Zanim ją poznałeś. A to nie o to chodzi. To i chodzi większość o rzeczy ona świat myśli, tu chodzi ale o świat nie zrobi, nie na przykład. Ty nie rozumiesz tego. No. Tu chodzi o ludzi, którzy to zobaczą. Ja się tym akurat to nie przejmuję. Chodzi o mnie. Już ma 75, no to jeszcze... Co oni tam jeszcze mogą dać? Czy 3? 2. Tak, i jedno za 250. Ona, nie pamiętam, co im mówiłam wtedy. A Losław, jakie pytanie im podałem? Wiem, jakiego pytania nie było. Ty też wiesz. I ono będzie. Będzie. Które? 100%. Będzie cały teraz czas w tym kierunku mi się idzie. Wydaje, że to będzie no teraz. I tak coś, no to przecież zawsze... Myślisz, że oni piją lin? ...się wycofała, nie? Jakiejś tragedii się do tej pory nie stała. Poza tym zauważ, Krzysiek, że te pytania były zadawane nie czy na przykład... Nie mają już guzika. Ty. Guzik został zużyty już. No. Tylko czy tak uważasz, no, wielko... Dlatego są brąz... Właśnie. Cisza na planie! Dlatego są brązowe kubeczki, żeby nie wydać, że lin piją. Dzięki. Gdzie ona poszła, kurwa, w ogóle? W jednym odcinku było... Nie chcę słyszeć od pytań. Zakończyliśmy czwarty etap. Wygrałaś 70. Coding Abuser, dzięki za Prima. Wyspać się poszła, a na pewno by nie podczarła tak szybko. Poszła go zdradzić, stary. Sporo. Z całą pewnością więcej niż oszczędności na ubrankach dzieci. Z całą pewnością. Chciałabyś wygrać więcej? Na pewno, kto by nie chciał. Ale ono mnie wkurwa. 75 tysięcy. Ale ono mnie wkurwa, działa mi na nerwy, stary, nie? Wystarczy? Fajnie, nie wystarczy. Ja myślę, że tu nie chodzi o pieniądze już w tej chwili. Ja odkryłem tutaj, właściwie Grażyna odkryła karty i... Chłopie. Ja chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Wiesz, takie są zasady tego programu. Ona się wygrywa się pieniądze za prawdziwe odpowiedzi, jak do tej pory. Grażyna odpowiadała bardzo szczerze na wszystkie pytania. Króliczka Gaming, dzięki za 2 miesiące. Pewnie jest gdzieś jakaś granica. Tak, ciekawe gdzie. Trzeba powiedzieć. Żeś kurwa odkrył szon. Wystarczy. Dalej nie. Ale kurwa. Odkrył. Czy doszliśmy do tej granicy? Nie. Nie, nie doszliśmy. Dorota? Nie. Wiesz, że ona chce więcej. Andre Lotto, dzięki za Prima. I ja nie. Ale ona mnie wkurwia. Ja myślę, że... Ona jest NPC-tem. Już ta granica została osiągnięta. No tak, dalej już, nie powinno. Jak została osiągnięta, no to nie. Lećcie, nie? Bo już i tak jest... Już i tak, kurwa, dobra, do końca wiadomo, już że się rucha, nie? Tutaj liczy się tylko twoje zdanie. Ty decydujesz. Ty wiesz, ile cię to wszystko kosztuje? Okej. Okay. Czy chcesz grać dalej? No. Chyba nie. No nie, no nie pierdol, że teraz, nie? What? Muszę to wiedzieć na pewno. Co ty pierdolisz, kurwa? No nie teraz. Czego się boisz?
prawda. Czego się boisz? Czego się boisz? Myślę, że jest również jakaś... Znisz ją psychicznie! ...wewnętrznej, własnej, psychicznej wytrzymałości. Może to jest ten moment. Nie wiem. Czego się, kurwa, boisz? Mnie wystarczy. Czego się, kurwa, boisz? Czy chcesz grać dalej? No, kurwo, głupia. Nie. Ja pierdolę. Wygrałaś 70. I ona schodzi jak krzykuje tak, gasi światło. Prawie prosty. Ale na pewno był kor wypinany, jak wrócił do domu, nie? Co było? Kor wypinany był. No. Zgasło światło. Gdybyś grała dalej, odpowiadałabyś na te pytania. Łąka jest. Dobrze zrobiłeś? A tak, nie umiem czytać. Myślę, że tak. To jest najważniejsze. O kurwa. Grazyna, dziękuję. Nieźle, kurwa. Dziękuję i gratuluję wygranej. Dziękuję. Aha. Aha. Nie odegraj jej, krzyku, no. Łe, krzyku kurwa. Robisz, kurwa. Łapiesz coś, kurwa. To mój mąż przed programem powiedział mi, krzyku, że... co to odpierdalasz? Nie ma takiej rzeczy, pizda, która by nas poróżniła. Bez względu na to, czego się dowie w programie, ze wszystkim sobie poradzimy. Czy to prawda, że swojego tureckiego chłopaka zostawiłaś tylko dlatego, że chrapał? To o tureckim przyjacielu, oczywiście. To, że każda kobieta, każda mężatka powinna mieć kochanka. Ja myślę, że to są te... To były te kluczowe pytania, właściwie te, które prowadziły do w jednym kierunku. Czyli że w kierunku chłopaka? No ty. Myślę, że ona i tym, jaka tak naprawdę, jaka jest naprawdę moja żona. I tak no i co, i oni nadal są razem, kurwa? Wszystko było. Możliwe, Michał. Tak już to wszystko było, więc nie bardzo zraniła czymkolwiek. Wbrew pozorom nie uważam, bardzo. Że... Ale samo to, sam fakt tego, no kurwa. No. Pewne, o pewnych rzeczach okej, nie zrobiła tego będąc z nim, ale fakt pozostaje, że była kurwiskiem na studiach. To, że po śmierci mamy wszystkie obowiązki spadły na ciebie. A czemu tutaj na takim lejtowym kurwa pytaniu ten użyli tego, nie odmieszaję tego? Przycisnęłam przycisk bezpieczeństwa dlatego, co za bezsens, że kurwa. Było to dość krępujące pytanie. Dość godzące w nasze relacje. Czy to prawda, że zażądałaś od swojego żonatego kochanka pieniędzy za milczenie? Tak. To jest pojebane, nie? To jest jakby samorozgrzeszenie. Człowiek... Samorozgrzeszenie. Ja czuję się fantastycznie, naprawdę. Myślę, że było to potrzebne mnie, naszemu małżeństwu, mojemu mężowi. No. Ja się czuję wyśmienicie. Cieszę się, że... Myślę, że bardziej nas to zbliżyło, aniżeli oddaliło. Polecałbym wszystkim tym, którzy gdzieś... Nie, no kurwa. Stary, nie wierzę, co on gada. Życiu. Nie wierzę, co on gada.